Dzisiaj będziemy remontowali dom pani Magdaleny i pana Bartosza. A więc na sam pierwszy rzut oka widzę, że to jest totalna dżungla, strasznie mały domek, także zaraz dowiemy się, co ich spotkało i co się stało, dlaczego oni teraz w takich warunkach żyją. Puk, puk, kto tam? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Bartoszu i panie... pani Magdaleno. O, nawet syna macie, widzę. Jak się nazywa i ile ma lat syn? Bo nie słyszałem. To jest syn Pawełek, ma 3 lata aktualnie. No i co, no i... A to fajnie, ja nawet nie dowiedziałem się. My jesteśmy telewizją Nasz Nowy Dom i wyremontujemy wasz dom za totalne darmo. Naprawdę za darmo? Dokładnie, bez żadnej ściemy. Także mam nadzieję, że się cieszycie. Ale musicie najpierw opowiedzieć historię, co się stało, że tak w takich warunkach teraz mieszkacie, bo to jest naprawdę teraz tragiczne. Chodźcie i będziecie opowiadać, chodźcie wszyscy. I oprowadźcie mnie tutaj po waszej tutaj jakby dżungli, można to nazwać, bo strasznie to wszystko wygląda. Co wy tu mamy? No więc tak, tutaj mamy studnię, tak dokładnie. Mhm, tutaj myjemy naczynia, ogólnie kąpiemy się w tej studni. No nawet synek wskoczył, widzę. Tak, właśnie bierze prysznic. No. Niedawno wrócił właśnie po WF-ie, jest. Mhm. I może pan opowiadać, co się stało i dlaczego teraz w takich warunkach mieszkacie? Tak, już panu tłumaczę. Mhm. A więc z żoną przeprowadziliśmy się właśnie ze Śląska tutaj do Warszawy. Dokładnie. Wyglądało to tak, że no miałem plany być właśnie youtuberem, kupiłem tutaj właśnie cały sprzęt, cały sobie sprzęt kupiłem, green screen. I co się stało i dlaczego teraz w takich warunkach mieszkacie? Powiem tak, zablokowali mi kanał na YouTubie. To jest po prostu tragedia. Jak oni takie coś mogli zrobić? Nie wiem. Pisałem do nich. Jest mi strasznie przykro. No, niestety. Ale wyremontujemy dom, także... Także wszystko będzie spokojnie. Spokojnie, Pawełek. Wszystko będzie spokojnie. Na spokojnie zrobimy wasz nowy dom, także nalejcie. I tu jeszcze macie kibelek w ogóle. Także tutaj mamy kibelek. Ja już myślałem, że wy nawet toalety nie macie, ale to już mniejsza. Dobrze, także ja was zaprowadzę do hotelu o nazwie Da Grasso. Jest to najpopularniejszy hotel w tym mieście, także mam nadzieję, że będziecie fajnie odpoczywać. Są tam baseny, skocznie do basenów, także zaraz się dowiecie, co tam jest. Gwiazdkowy jest ten hotel, przepraszam? Sześciogwiazdkowy jest ten hotel. Lecimy. Rodzinka lecimy. Jeszcze nigdy takich wakacji nie mieliście, także wsiadajcie do mojego minibusa, rozgoście się jak u siebie tutaj, nawet w domu, nawet lepiej tu jest w sumie, także wbijajcie, dziecko, synek jest. Limuzyna, dokładnie, to jest bardziej synek jest, dobra. Także my teraz lecimy tutaj do hotelu Da Grasso. A więc dojechaliśmy tutaj do hotelu Da Grasso, chodźcie wszyscy za mną, cała rodzinka, piękna rodzinka, chodźcie, wyglądacie naprawdę razem świetnie, chodźcie. Dziękujemy. To jest ten ogromny hotel, największy hotel w tym mieście. To jest ten hotel, o którym wszyscy pan mówił? Tak, dokładnie. To niesamowity. Dokładnie, wow. Też tak sądzę. Ja nawet tu nie byłem, ani razu. Tu jest tutaj właśnie też... kasy, wy nawet nie musicie płacić, ponieważ już jest wszystko opłacone, także możecie już się pożegnać z panią. Chodźcie wszyscy. Jeszcze właśnie to, tu jest basen. Jak mówiłem, są tu skocznie, także może dziecko sobie już skoczyć. Wow. Uwaga, jak dziecko skoczy, uwaga, ocenię skok na dziecko na ten. Na od 1 do 10, dawaj dziecko. 10 na 10, to kurde było. Uczyłem syna akrobatyki. No, no właśnie tutaj... widzę, że jest rewelacyjny tutaj dokładnie, ten skoczek. Dokładnie. Nie dość, 3 lata mając i takie świetne skoki, to jest rewelacja po prostu. Moja szkoła. Idziemy teraz do góry, chodźcie wszyscy. Oprowadzę was po całym hotelu, tu są też kuchnie, restauracje, po prostu coś niesamowitego tutaj jest. Idziemy dalej, chodźcie. Wyżywienie też będziemy mieli za darmo? No, wszystko jest opłacane, tak jak mówiłem, wszystko jest za darmo, uwierzcie mi, chodźcie. Wy to tylko czujcie się jak u siebie w domu i tyle. Nawet lepiej przecież macie, chodźcie dalej. Tutaj macie, tutaj jest wasz może mały skromny pokoik, ale wasze pokoje, trzy pokoje są wasze, chodźcie. Tu jest kolejny pokój wasz i tu jest jeszcze jeden pokój wasz, cały taki wasz praktycznie korytarz. Dziecko, wszyscy mogą być osobne, jak, nie wiem, zezłościcie się na siebie, nieważne. Jesteście i tak wspaniałą rodziną, także myślę, że będzie spoko. Także... No, żona wygoście się tutaj... brać, separacji no, dokładnie. Będzie.
Także jeżeli, no, to zostańcie tutaj, ja was zostawiam, my z ekipą całą, z budowniczą i wszystkim będziemy budować wasz ogromny i piękny dom, mam nadzieję, że wam się spodoba oczywiście. Także czujcie się jak u siebie w domu, no i ja lecę, także pa pa, buziaki, cześć. Do widzenia. Cześć, cześć, do widzenia, do widzenia. Dobra, dojechaliśmy tu już do domu, tutaj ich. I kurde, już jest cała Brygada R, witam wszystkich budowniczych. Witamy, witamy, witam, witam. Dzień dobry. Ogólnie to mamy świetną rodzinę, świetna rodzina, także musimy rewelacyjny dom wybudować. Rodzina jest po prostu świetna, fajnie się z nimi gada, po prostu rewelacja. Dobra, także zaczynamy się za najpierw rozbiórkę wszystkiego. Rozbiórka, dobra? Także bierzemy się szybko, szybko, ogarniamy temat. Dobra ekipa, spisaliście się na plus, naprawdę dom świetny, przepiękny. Także dziękuję wam tutaj, na pewno oni się, rodzina się ucieszy, także ja już lecę po nich, jadę, także powodzenia do następnego razu, także cześć, żegnam was, cześć, cześć. Pa. Dobra, także piękny dom zbudowali, także rewelacja, no i już jedziemy tutaj po rodzinę. Dobra, dojechaliśmy już do tego hotelu Da Grasso i lecimy po rodzinę, aby pokazać ich nowy dom, już lecimy po nich. Dobra, już jesteśmy, halo, puk, puk. Dzień dobry! Dzień dobry wam, dzień dobry. Wasza rodzina. Dzień dobry. Wasz dom już jest skończony do końca. Ja, wasz seryjnie? Piękny, no naprawdę, wasz dom jest naprawdę piękny, strasznie mi się podoba. Nawet w gorszym mieszkam, powiem wam, ale wy jesteście dużą rodziną, także... Dla was no, musiało coś być rewelacyjnego, także chodźcie za mną, pożegnajcie się z pięknym hotelem. W ogóle jak było w hotelu? Bardzo fajnie? Cudownie, cudownie. Bardzo fajnie, podobało mi się bardzo. Super obsługa, dobrze, a super, Pawełek super, się cieszył? Pawełek się cieszył? Tak, tylko trochę takie małe kible były. Dobra, dobra, nie, nieważne. No to jedziemy już tutaj do naszego minibusa. Dobra, wsiadajcie tutaj już. Do naszego tutaj kampera, minibusa, wbijajcie wszyscy. Nie doskoczę, o, doskoczyłem. Dobra. O, nawet widzicie tutaj... Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Dziękuję, że... O nie, zniszczyliście mi samochód. Nieważne. My już jedziemy tutaj do waszego pięknego domu.
Dobra, dojechaliśmy już do waszego pięknego domu, nie patrzcie się jeszcze w tym kierunku. Chodźcie tutaj, za auto. Nie patrzcie się. Uwaga, za 3, 2, 1, jest wasz piękny ekstra dom, zobaczcie, to jest coś rewelacyjnego. Macie ogromne drzewa. Proszę pana, co tu robi pani? Piękny hamak. Mamy hamak. Bo pani chciała was też przywitać w tym nowym domu, przecież to jest coś niesamowitego, to jest sąsiadka przecież wasza. Tu jest piękny wasz hamak, możecie sobie odpocząć. I wie pan, co zakupiłem? Panu specjalnie, co pan Bartoszu? Zakupił? Co pan zakupił? Zakupiłem panu laptopa, aby pan nagrywał dalej na YouTube'ach. Ja, rozumie pan? Dziękuję. Niech pan, na razie oprowadzę was tutaj po całej tutaj. Widzicie, macie tak? nawet zwierzęta, pełno pięknych kwiatów. Chodźcie za dom. Przecież tobie haker kontu zdelejtował. Nieprawda, my założyliśmy nowe, chodźcie tutaj wszyscy. Tutaj macie też, żeby się nie umarli z głodu. Macie tu jeszcze jedzonko. Musicie o to dbać. Dbajcie o to, proszę was. Idziemy, mamy własny chodźcie. Ogród. Dokładnie, chodźcie. I teraz idziemy coś do najlepsze. To teraz w środku, do środka idziemy. Uwaga. Chodźcie. Tak? Co jest, Pawełek? Jak na dachu? To zostań, bo ty i tak będziesz jeszcze tutaj wariował na razie. No dobra, wytrzymał. Macie tutaj waszą kuchnię piękną, jak się podoba. Tak, kuchnia elektryczna. Wow, ale piękne. Piękna kuchnia. A tutaj mamy w sumie... Możecie się też zwiedzać widoki. Piękne widoki tu macie z okien, naprawdę. Dużo tych okien. Na ogród. No żeby było tutaj jasno, to żebyś miał tutaj też oświetlenie. Piękny obraz, naprawdę. Zapłaciliśmy za niego jakieś 300 zł, ale nieważne. Wasze łóżko. Ja mam... Małżeństwo, jak wam się podoba? Możecie tutaj tworzyć więcej dzieci nawet. Dobra. Co najważniejsze, macie tutaj też toaletę. Toaleta jest tutaj też wasza, chodźcie. Wasz kibelek. Wow. No i co najważniejsze? Najważniejsze dla pana Bartosza jest tutaj pana laptop. Najnowszej generacji. Minecraft na shaderach, full wypas, live można robić, internet jest już wbudowany nawet. Będę streamował. Pan? Będę streamował. Jest rewelacja, naprawdę. Laptop jest pierwszej klasy. Tutaj macie pokój tak jakby syna. Pokój syna też ma nawet laptopa i może zacząć. Panie Bartoszu, mam do pana propozycję. Mam nadzieję, że pan też będzie uczył syna. Jasne, wybiję go. No dokładnie. Także tu jest też łóżko. No i to wszystko. Tak wygląda wasz piękny, rewelacyjny dom. Wszystko jest piękne, naprawdę. Mi się strasznie podoba osobiście. Także chodźcie na zewnątrz, pożegnamy się. Chodźcie tutaj. Także tak, Pawełku, co się dzieje? Kiedy pan do nas przyjedzie? Ja będę was odwiedzał, spokojnie. To jest nas na spokojnie. Muszę was odwiedzać, bo jesteście rewelacyjną. Mam nadzieję, że zaprosicie mnie na kawę, co nie? Jasne. Dobra. Oczywiście. Dokładnie. Naprawdę mile mi się budowało dla was ten dom. Także dziękuję za wszystko i się z wami będę żegnał. Także również panu powodzenia dziękujemy i do widzenia. Tak, do widzenia. Cześć, do widzenia. Cześć.